12 modów tu jest tylko? Co ty pobrałeś? No pobrałem Cobblemon Create. Cobblemon się coś nazywało. 40 tysięcy pobrań miało. Dobra, daj linka do tego, bo jakieś gówno pobrałem. Chyba nie tą grę, bo faktycznie to nie wygląda. Press M to choose your Pokemon and begin your journey. Bulbasaur, Squirtle albo Charmander. A gdzie Pikachu? A, bo to są różne szkoły jakieś. Charmanderek chyba. Charmanderek albo Bulbasaur w sumie. Nie wiem, wydaje mi się swoją drogą, że nie to pobrałem co trzeba, bo faktycznie to na 12 modach to gówno będzie, a nie Cobblemony. To jest to? No dobra. Niech będzie Bulbasaur. I choose you. I co teraz? Level 10 Bulbasaur. Mam po lewo. Ale płynnie chodzi, jak jest mało modów, a nie nasserane. A to co to? Pichu. Press R to battle. chyba... Nie, może złapiemy. You need to choose an action, press R. No, klikam catch. Throw a pokeball at your opponent to capture it. A ja nie mam pokeboli. To chyba trzeba na razie walczyć w takim razie. Oj. Myślałem, że to jakoś inaczej zrobione. 164 expa dostał. Już ma 10 i 70, 60%. A tu zero animacji. Myślałem, że jakieś animacje chociaż, jakieś dźwięki. A tu nic. Stoją przed sobą dwa poksy i... A ten to kto to? Buneary level 14. Dawaj go. Fight. Upadł. Dwa levele dostał. Półtora levela. Ma level 12. Jest cały czas quest, żeby ściąć drzewo. A to co to? Pidgeotto? PJ? PJ. Level 14. Coś mi za dużo HP ściągnął. Pa! Jak napierdala ten PJ. Nody! No trochę tak, przyznam. Nie wiem, jak mam go healnąć za bardzo. O kurwa, co to? No nie da się nic zrobić, bo ma Bulbasaur za mało hapsów. Gdzie jest? Tu. Nie wiem, jak ja go przywołałem ostatnio. Tak. O! Pa, ewolucja! 37 goldak. No i co? I tak nic nie zrobię. Ta, wyślijmy go na walkę, niech upadnie. Zobaczymy, jak gra zareaguje na to. Będzie informacja na pewno, co trzeba zrobić. Który to ma level? 17. Butterfree. No to co? Walcz. Upadnie, ale co zrobisz? No fight i tackle. O! Zemdlał. O chuj. I co teraz? Chyba, że jak ja się nażrę jedzenia, to wtedy Pokémon też się będzie regenerował, czy co? Co ja robię? Nie wiem, próbuję się dowiedzieć, o co tu się rozchodzi. Mam Bulbasaura, który zemdlał. Jestem też głodny. O właśnie, co się stanie, jak Oksa zabije się kierasą? Albo mieczem. Nic. Machop. Lubiłem tego Pokémona za dzieciaka, że licencje mają na wszystko, bo to łudząco podobne do oryginału. O kur. Trzeba szybko przysmażyć coś i ogarnąć owce. Shiny to jest to. Hejterzy idą na dno. Jak robo wjeżdża na bita, każdego hejtera ściąga na hita. Będę najlepszy na świecie, wy o tym pierwszy wiecie. Nie, no są moby normalnie. Przecież nie będę w tym trybie do kopalni zapieprzał Pyronowy set, to powinien poksy łapać. O! Bulbasaur has recovered from fainting. Ale i tak HP ma takie, że nie jest w stanie z nikim walczyć. Jak nie ogarnę jakichś potek. A może village to są tutaj poke stopy takie. Trzeba wioskę znaleźć. O! Ten to był niezły useless, zazwyczaj twardniał po prostu i siemano i tyle z walki. Pixelmony, pobierz ten mod, co grasz, to syf. Pixelmony ma rajdy, bossy, lepszą optymalizację. Ale to nowe wyszło i ludzie pozytywnie się wypowiadali o tym. Chcę zobaczyć dlaczego. Chwilę. Ale tu, nie wiem, te walki Pokemonów wyglądają tak drętwo. Myślałem, że jakaś animacja zostanie dodana, jakiś dźwięk. A walka Pokemonów wygląda tak, że stoi naprzeciwko jeden drugiego i se czat leci tekstowo, że ten odparł atak czy coś tam. Bez dźwięków, bez animacji, bez niczego. This is a fan-made mod. All trademarks and copyright for Pokémon are owned. Coś tam. Mogę sobie Pokémona startowego wybrać? Nie no, Bulbasaura chyba. Chociaż Squirtle też fajny. A Squirtla wezmę. I co? Ty, a ja na singla chciałem wejść. Gdzie ja kurwa jestem? Tu miał być single. Jak single? No tu są chłopy normalnie. Oba. Nie wiem, czy to nie zespół R jakiś. NPC, okej. Okay. You will probably want to heal up your party and you should head to the Pokemon Center to do so. Use a healer. Local gossip. You may find that the village locals have useful information and tasks for you. Porozmawiaj z villagerem. Wędkarz, rybak. Bring a fishing rod to this NPC to have it appraised for jump fishing.
Co? Wędkę muszę mu ogarnąć, a to pająki bym musiał zabić. Drzewo ściąć. Opa! Ale to ten tryb chyba nie polega za bardzo na wydobywaniu. Kliknij R na ziemię. Zostaw go, kurwa, ma 5 leveli wyżej. O, na tego może spróbować. Chyba walka jest. Water gun. Tylko to chyba na wodnistego Pokemona za dużo nie da. No są animacje. Plus 2 HP, 1 defa. A, i z takiego moba są, jest loot. Nić pająka i oko pająka. Take all. No to już lepiej wygląda niż tamto poprzednie, szczerze. O, poke stop. Heavy bole, ice heal i gold lure casing. Mogę jedno wybrać czy wszystkie? Chyba wszystkie mogę wziąć. A co to jest ten ancient heavy ball? A, rozbija mi, w tym może coś być. Chyba. Nie rozbijaj. No to za późno. Pickpack. Co ty kurwa robisz w tego? O, nie no, wodnymi chyba nie ma co atakować generalnie. A nie, bo to nie jest Pokemon wodny. To jebnij mu wodą. Nic mu nie zrobiłem tym. A, bo to nie był chyba atak, który atakuje, tylko coś tam obniża. Dwa piórka. Zajebiście. Matchup level 10. What will Squirtle do? A może atak? Power 0, power 40. Super effective, na strzała spadł. I dwa węgla za to dostałem. Zajebiście. Tylko bym healnął tego Pokemona, nie wiem jak. Pewnie z poke stopa coś dostanę. A ten quest na medyka? Faktycznie. You will probably want to heal up your party and you should head to the Pokemon Center to do so. Track. Wpupę? A wuper. A widzisz. Tak, ale chyba go powinien ściągnąć na strzała. Albo i nie. Ale on mi ledwie co zabiera. Piasek i kulka gliny. Kulka gówna. Jak się do tego medyka dostać? Oznaczyłem go. Ciekawy jestem jakichś Pokemonów, co mają 500 levele. Jak wyglądają. Wracaj na respa. No biegnę, ale generalnie jak jest quest i zaznaczyłeś sobie tracking na questie, to jako tako powinno ci wskazywać strzałką, oznaczeniem na mapie. Ty, a to zielone? Pa! To nie jest ten Poke Center? Tu. Level 8. Czego? Nie, to jest po prostu NPC. O kurwa, lochy pokemonowe są, pa. No ale Squirtle ma za mało HP, żeby walczyć tu. Co to? You found one life orb. Dałem mu life orba i z 7 HP ma 7. Dalej. Chuj się tu rozchodzi, ty. Ma? No nie ma. Dobra, idę do tego... A, łóżko jest, to mogę się przekimać. Ciekaw jestem, czy w nocy jakieś inne poksy respią. Old Rod. O, a czy nie miałem temu Fishermanowi węduchy przynieść? Miałem. On był gdzieś tam. Tylko nie wiem, czy Old Rod to Old Fishing Rod. To chyba nie to samo. Gdzie jest ten Poke Stop, Poke Center, żeby healnąć Squirtla? O, ty, ma max HP. 25 na 25. To co, ten Live Orb z czasem leczy? Co to? To można iść dalej. O! Dusk Ball. Tu jest Psyduck, level 10. Skurwysynu. Łapie się. You captured Psyduck. I to już level 10 ma z bomby. Tu jest jeszcze jakiś złoty questik. Can you visit the end and tell me about it afterwards? Proste, że tak, już idę do endu. Zoba. Jaki pojebany. A, i że on ma ten item cały czas i mogę go przerzucić na item na Psyduck'a. Jak Pokemon będzie trzymał ten item, to boostuje jego moc, ale też za każdym razem jak zada obrażenia, to traci hapsy. Aha, widzisz. To taki perk dla boksa. HP 30, ma Psyduck i level 10. Ciekaw jestem, co trzeba zrobić, żeby ewoluowały. Co to? O, jajcarz ten, który ma execute, 15 level. A kontruje to? Zobaczymy. Nie wiem, na co ma podatność. W power 18, power 40... Power 50, Confusion Special. It's super effective. Aż tak, że się sam zajebał. A nie, nie zadał obrażeń. Co to za gówno? Dobra, może Squirtle da radę, ale on ma dwa razy niższy level? Tak. A, zaabsorbował. Dobra, trzeba uciekać. Jak uciekać? Run. Zabił mi Pokemona, skur... No, klikam track na medyku. I powinno pokazać wariata, a nie pokazuje. A tu jest skrzynka jakaś, widzę. Emeraldy. Żarcie. O, można się przekimać. Zobaczymy, czy Psyduck z martwych wstanie. Z martwych wstał Psyduck. To teraz trzeba mądrzej przeciwników dobierać. A mogę sobie złapać? Kurde, jak już bym łapał, to jakiegoś mocniejszego. Wydaje mi się, że ten Pokeball jest jakiś
lepszy niż te basiki. Idę przed siebie, może coś znajdę ciekawego. W sumie psajdaczek mógłby se podlevelować na takich tych. Szczególnie przetestowałem w sumie. Psajdak. Power 50. 45 expa. Ta, to fajnie. Normal gem. Co to? Dajesz to Pokemonowi? Jak Pokemon trzyma ten item, to coś tam ten... No dam Pokemonowi to. Gdzie Charizardy i wszystkie Gyrardosy? Albo Snorlax. O, Megapod. Metapod. Na 3 strzały chyba. Chyba, że nie, nieefektywny. Ta, woda lepiej. O chuj, co to? Jakiś czarny Pokemon. Zacieniowany. Jak podbić tego gyma, czy cokolwiek to jest? Prawym? Nie kłamz. O, co to? Choose your Pokemon, 3 gwiazdki, the Pokemon... The battle ends when Pokemon faint 4 times or the battle lasts for 10 turns. Start solo. O ja pierdolę, co to? Nie wiem, czy ja mam szansę. Stunki się nazywa. Chyba czas uciekać. Dynamax energy gathered around Uciochu, what will Squirtle do? Water gunem! Skurwysyna. Nie, jego, z HP mu spadło. A, bo to Pokemony chyba razem ze mną atakują tego. Czekaj, stanki. Chyba się nie udało. Ale nie wiem, co się działo za bardzo. Może jakąś łódkę im sobie pop... O! To wygląda na dobrego Pokemona. Który ma level? 5. Shelter. Nie, to gówno. Mapa do ukrytego skarbu. O, tam się można przejść. Opa, boss legendary! Krabi! Może go złapię od razu w tego Heavy Balla. Siemano. You can't catch boss Pokemon. No i chuj. Ile ma hapsów? 50 level. A. Oj. Peter couldn't escape. No i zginął na hita. Run. Nie mogę uciec. Wszystkie Pokemony mi. Run. No run. Dobra, Squirtle przeżył. On ma 50 level. Ja powinienem coś walić się z tym Pokemonami, żeby je levelować, ale zamiast levelować, wolę złapać od razu coś mocnego. Opa to! Tylko nie wiem, jak ja w niego trafię. Pokebolem. Boss, rare. Dam radę na niego? Może dam radę na rarkę. Tylko sam Squirtle na 8 levelu musiałby dać radę, bo tylko on żyje. Level 30 Shelder. Noż kurwa. Nie mogę. Tak, forfeit battle. Nie, no ja mam Pokemony jakieś dla psów. O, Cramorant. Dawaj go. Pa. Zapało? Cramorant broke free. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że to nie wastowanie pokeboli. Cramorant broke... Jeszcze raz. Jeszcze dwie szanse mam. Cramorant broke free. Zbij mu HP. Ale łapą czy podczas walki i potem spróbować go złapać? Chyba podczas walki. Dobra, takla mu walnę jednego. Ile straci hapsów? O kurwa. Ha. No jak mu uderzę jeszcze raz, to Squirtle zaliczy zgona. Dobra, spróbujemy go złapać tak jak jest. Cramorant broke free. Spierniczamy. Oj, zabił Squirtla. Niezły trener Pokémon. Nie mam żadnego Pokemona, który jest przy życiu. No trzeba na nockę poczekać. Nie mam też żadnego Pokebola, żeby próbować coś łapać. Trzeba poczekać na nockę i w tym czasie szukać Pokestopa, żeby wziąć Pokebole z niego. A, no miałem mapę skarbów. Można by tam podejść. Poka, gdzie to? NW. Ta? Czyli, że tam? A, wodne Pokemony. Pyku, myku, 8 level. To chyba trzeba fizykala na niego. Magikarp tam, ale ono chyba useless, czy nie? Sprawdźmy, ile zadał Water Gunem. Też słabo, mam dwa wodne, powinienem mieć jakiś... Trzeba item dać temu Squirtlowi. Może go złapię. Poka. W sumie czemu nie? Chociaż to kolejny wodny będzie? No dobra, to go zajebę. 164 expa. A przy level upie się healuje? A, rapid spin, power 50. Za to gówno jakieś, nie wiem co to. I skrzydła. Level 15, ale on chyba nie jest zbyt użyteczny. Chociaż on ewoluował kiedyś w coś dobrego, nie? Tackle. Albo nie, ten rapid spin. No jakby wytrzymał kilka ciosów, to można by go na low HP złapać. Po co ci trzeci wodny? No nie wiem, no bo ma wysoki level. Ale mu jebnął, dobra, chyba można łapać. O! Captured. Mam Magikarpa. Sztabka złota, ale syf. Sztabka żelaza. I serce oceanu.
Kurde, tylko już nie mam miejsca, tą motykę trzeba wypieprzyć. O, Slowpoke, level 20, i to nie jest wodny chyba, czy to wodny? Ale może mógłbym złapać, w sumie 20 level to spoko by było. Tylko kogo wypuścimy na walkę z nim? Wszystkich chyba po kolei, niech wszyscy umrą. Squirtle nie może się bić. Peter? Peter może. Fury Swipesy? Nie, to najwięcej powera ma. On nic nie robi, on tylko debuffy rzuca na mnie. Tak na 20% można już go łapać. On coś mało bije. To nie jest czwarty wodny! O, rozjebał się. Zobaczymy, co Magikarp zrobi. Splash za zero powera. Jak to za zero powera? Dobra, to próbuję go łapać teraz. Broke free. No to jeszcze raz. You captured Slowpoke. O, i Magikarp Expa dostał. Tam Pokemona na 20. O kurwa! A ten Abra? Jak słodko siedział. Weź. Czekaj, gdzie był ten Abra? Tu gdzieś się typował. Łap go, no chcę! Ale nie wiem, gdzie on był. Abra Estier? No szukam. Ten, co to? Grident, level 25. Wygląda na koksa. A to, co to? Milceri Burmi. Jak gówno to wygląda. No wal go! No kurwa! Jest. Abra level 5. Warto? To jest level 5. Warto? No to go łapię. Zobaczymy, czy się schwyta. You captured Abra. Dobra, to Abrę przyzywam i mam cuksy, żeby dać jej expa. Exp candy. Masz, maleńki. Level 6. To był cały exp, jaki miałem. To trzeba by tą Abrę podlevelować, jak ona faktycznie mocna, żeby coś robiła później. Malut... O, Pikachu, ty! Który level? 6. Też można złapać. Dawaj, łapiemy od razu. No, Abra dostanie level tu normalnie. Jak złapie Pikachu, to będzie level. Yes, you captured Pikachu. Abra 7 level. 70 expa dostała. Jest kolejna Abra. Kurwa, na 16. To nie musiałbym levelować. Do tego pokcentra chce się dostać. Ile levela Abra dostała? 2 levele dostała za jedną walkę. To szybko idzie to podlevelować jako tako. Tylko ta Abra mam wrażenie, że ma turbo useless ataki, ale pewnie na levelach kolejnych dostanie jakieś ataki useful. Ale już czuję, że to chyba dzisiejsza przygoda tylko pokemonowa. Wątpię, żebym dalej się w to wdrożył. Ale tak chwilę sobie pograć można, no. To wpisz kody i wpisz max level. Ja to bym chciał zobaczyć najlepsze pokemony tutaj, jak wyglądają. Albo na YouTubie sobie endgame zobaczę, jak to wygląda. Jak masz już jakiegoś Charizarda chorego. Czy coś. I zadam sobie wtedy pytanie, czy warto by było samemu dojść do tego etapu, czy nie. Co to? O kurwa, ty! Jakaś wielka Abra. Kadabra. To jest chyba ewolucja już. Kurwica, nie tym pokemonem. Power 50, Confusion. Zrobi to coś? It wasn't very effective. Water gun? Tylko to mały power. Kurde, mały power, a uderzyło opór. Nie da się Kadabry złapać. I zabił mi Squirtla. Śmietnik. Dobra. Dołapię i go ręcznie złapię. Broke free. O, jeszcze sobie sprawdzę, co ten portal robi. Bo one się nocą tworzą. Stricte. Ej. Znikło mi. Ale skam. Chciałem sobie wskoczyć, zobaczyć, co to jest. Ale no nie, no to raczej ostatni raz był z tym trybem. Czy nie jest jakiś taki aż ketchup. Nie jest jakiś taki najgorszy, ale... No... Chyba mam trochę za dużo wiosen, żeby mnie to wciągnęło, przyznam. Może Tibia Pokemony, bo słyszałem opinię, że Tibia Pokemony koks i że wciąga. To akurat Tibia Pokemony mógłbym sobie pograć. Tylko też nie wiem, jak to wygląda granie na priwasz w Tibijkę na streamie, ale chyba bez problemu.